sobotę 18 maja na Wiślańskim Rynku odbył się 24. Bieg po Nowe Życie. To znana w całej Polsce inicjatywa społeczna, której celem jest edukacja w zakresie transplantacji narządów. W symbolicznym biegu wzięli udział aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, lekarze transplantolodzy, koordynatorzy transplantacyjni, osoby po przeszczepieniu, dawcy i biorcy, przyjaciele i sympatycy biegu, dziennikarze, partnerzy oraz młodzież. W sztafecie Ministerstwa Zdrowia wystartowała minister Izabela Leszczyna. Tradycyjnie nie zabrakło również naszej redakcyjnej drużyny. Zawsze się widujemy w Wiśle na biegu po Nowe Życie. To cieszy, że ta inicjatywa, ta akcja tak się rozrasta, że są ludzie uśmiechnięci. No cieszy bardzo, no właściwie... Tyle lat to robimy i sporo osób przyjeżdża do nas od samego początku, a w każdym razie kilka lat z rzędu, więc to tak z jednej strony impreza w szczytnym celu, z drugiej strony spotkanie z przyjaciółmi, ale też najbardziej cieszy to, że chyba powoli widzimy, że dokładamy cegiełkę do lepszych statystyk w transplantologii. No bo statystyki za zeszły rok są dużo lepsze niż za wcześniejsze lata. Pani nie po raz pierwszy na biegu, po raz drugi tutaj w Wiśle. Warto organizować takie inicjatywy? Absolutnie tak, w ogóle myślę, że w ogóle nawet nie trzeba zadawać takiego pytania. To jest tak fantastyczne, że coraz więcej ludzi przekonuje się do tej inicjatywy, ponieważ to nie jest łatwe, żeby mówić o rzeczach trudnych, żeby przede wszystkim namówić innych, żeby słuchali i żeby wzięli udział w tym, bo jednak zawsze ludzie mam wrażenie, że mamy coś takiego w sobie, że nas to nie dotyczy, to dobra, nie mam na to czasu i tak dalej. Tutaj proszę sobie zobacz dookoła. Jest naprawdę mnóstwo ludzi, co roku na rok. No to moi drodzy, dobrze, bądźcie gotowi, bo tych, którzy chcą tutaj brać udział, ale przede wszystkim coraz więcej sukcesów w medycynie i to jest najważniejsze. 1! Ja zawsze pytam o tę historię, bo pani jest akurat w tej grupie po przeszczepie. Także jakby pani nam mogła tak skrótowo wiadomo opowiedzieć swoją historię. Dlaczego warto? Od dziecka choruję na cukrzycę. Miałam 11 lat, taki okres buntu. Mogę się przyznać, że się nie oszczędzałam, buntowałam. No i efekty przyszły po paru latach. Wyniki się pogarszały z miesiąca na miesiąc, ale tak jakoś wolno. Potem wyszłam za mąż, zdecydowaliśmy się na dziecko i po prostu ciąża dopięła wszystko. To było to. Tak, i nerki siadły nie do końca. Zdecydowałam się na przeszczep wyprzedzający. Robiłam szybko wyniki, badania te wszystkie dostarczyłam do Poznania. No i 10 miesięcy był telefon. Albo czyli udało się. Udało się bez dialyzy wszystkiego. Więc możemy razem teraz po przeszczepie. Ile lat po przeszczepie? 2 lata było. 2 lata. W kwietniu. Zawsze od początku. To jak się pani czuje? To jest to nowe życie? Jest nowe życie. Korzystam, cieszę się z każdego dnia. Czy pada, czy nie pada, zawsze jest uśmiech. Dzisiaj taktyka jest prosta, startuje. Nie robimy planów na miesiąc, na 2, na 3, tylko po prostu żyjemy z dnia na dzień, cieszymy się każdą chwilą. Na biegu po raz pierwszy? Pewnie nie. Nie, 4., 5. już nie pamiętam, nie liczę.
ważne, że są takie akcje. Te akcje coś dają, zwiększają takie, taką świadomość na temat transplantologii? Transplantologia to jest temat, o którym trzeba mówić. To jest rozmowa, którą my generujemy tutaj, czasami jedna w życiu. Jestem na tak, chcę, żeby po mojej śmierci te narządy nie poszły ze mną do ziemi, bo nie są tam potrzebne, są potrzebne tutaj. Tym ludziom, którzy oczekują na listach oczekujących. No właśnie, pan też mówił, że pan jest tutaj dzisiaj na biegu, ale pan jest cały czas w pracy. Wy się tutaj z profesorami, z doktorami, z tymi pacjentami być może też spotykacie, wymieniacie poglądami, doświadczeniem, informacjami? Tak, rzadko jest taka okazja, żebyśmy mogli się spotkać w szerszym gronie. I to jest taka kuźnia nowych pomysłów, nowych idei. Ktoś coś powie, ktoś podchwyci i to wszystko idzie do przodu. Już wiem, że na biegu po raz pierwszy, to jak się wam podoba cała ta inicjatywa, cała ta akcja? No ja uważam, że to super sprawa, bo trzeba promować takie rzeczy. To jest bardzo ważne, że ludzie mogą dostać nowe życie. Tak, jest super, jest pełno energii, pani prowadząca też super mówi i właśnie pomaganie wszystkim tutaj na pierwszym miejscu. Jaką wy miałyście świadomość na temat transplantologii, powiedzmy, przed tym wydarzeniem, a czy teraz macie jakąś większą wiedzę? Znaczy ja sobie nie zdawałam sprawy, jest tak naprawdę z powagi sytuacji, z tego, jak to jest ważne dla nas. Myślę, że to wydarzenie to zmieniło we mnie. Też głównie właśnie z internetu jakieś coś tam słyszałam, ale nigdy takich głębszych informacji, tym bardziej osób, które przeszły tę transplantację i właśnie można zobaczyć tak, jak na żywo to wyglądało i wrażenia. No właśnie, ja zawsze pytam o tę historię, jak to wyglądało w pani przypadku. I czy to faktycznie jest to drugie życie? Tak, ponieważ urodziłam się wrodzoną wadą, kardiopatią przerostową, więc nigdy nie czułam się nawet jako dziecko, jako osoba zdrowa, więc przeszczep pozwolił mi poczuć się, jak to jest być zdrowym, czyli mieć zdrowe serce.